Na pierwszy rzut oka formacje te wyglądają jak smugi kondensacyjne. Zalegają jednak na niebie przez wiele godzin, czasami nawet cały dzień, tworząc sztuczne chmury. Niektórzy naukowcy nazywają je smugami chemicznymi. Są to chemikalia rozpylane w atmosferze przez amerykańskie samoloty cysterny. Will Thomas jest autorem książki o smugach chemicznych. Wraz z innym dziennikarzem bada te dziwne zjawiska już od końca lat 90. Nasz informator z kręgów rządowych, którego nazywamy głębokim niebem, ujawnił nam prawdziwe pochodzenie i cel powstawania smug chemicznych. Okazało się, że rozpylanie chemikaliów na wysokich pułapach odbywa się w tak zwanej przestrzeni kontrolowanej. Nie mogą w nią wlatywać samoloty pasażerskie, jedynie maszyny sił powietrznych USA. Istnieje teoria, że smugi chemiczne mają związek z HAARP. Rozpyla się tlenek metalu nad wrogim terytorium, a następnie nakierowuje się tam fale ELF. Tlenek metalu nagrzewa się do temperatury 40 stopni Celsjusza, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się wody, z której mogłyby powstać chmury deszczowe. Ponieważ fale ELF mogą się odbijać od jonosfery i wędrować z uwzględnieniem krzywizny Ziemi, są w stanie dotrzeć do każdego punktu na dowolnym kontynencie. Smugi chemiczne są niebezpieczne, ponieważ powodują wysuszanie się powietrza. Innymi słowy, mogą nagrzewać atmosferę i prowadzić do powstawania suszy. Ulokowano je w Gaconie na Alasce. Projektowi nadano nazwę HAARP. HAARP to aktywna aureola fal wysokiej częstotliwości, wspólne przedsięwzięcie sił powietrznych, marynarki oraz instytutów naukowych. To największa na świecie radiowa stacja nadawcza. Skonstruowano ją tak, by można było kumulować energię na bardzo niewielkim odcinku górnej warstwy atmosfery, zwanej jonosferą. System HAARP składa się ze 100 anten o wysokości 20 metrów każda, połączonych w jedną gigantyczną antenę. Emitowane przez nią fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości można wycelować w wąski odcinek atmosfery. Chodzi o energię rzędu 3,6 miliona watów. Największa stacja radiowa w Ameryce Północnej ma nadajnik o mocy 50 tysięcy watów. HAARP generuje kilkadziesiąt tysięcy razy silniejszy sygnał, który skupia na odcinku o szerokości 20 kilometrów 150 kilometrów nad ziemią. Oto rejon, w który celuje HAARP, 480 kilometrów od Anchorage. Wojsko twierdzi, że HAARP służy jedynie badaniom nad procesami zachodzącymi w jonosferze. Jednak inna teoria głosi, że wiązka o tak olbrzymiej energii ma podgrzewać atmosferę, co z kolei powoduje zmiany pogodowe. HAARP używany jest do modyfikacji pogody. Wojsko potwierdza to w swoich dokumentach, jednak oficjalnie wszystkiemu zaprzecza. Tesla wymyślił, że można by za ich pomocą zmieniać pogodę, gdyby tylko dało się je wystrzeliwać w kierunku jonosfery. Fale ELF wytworzyłyby ciepło, które spowodowałoby wypchnięcie cząsteczek tworzących jonosferę. Podgrzewanie jonosfery doprowadza do jej wypchnięcia i utworzenia w tym miejscu rodzaju komina. Miejsce to natychmiast zajmują niższe warstwy atmosfery, co sprawia, że zmienia się bieg prądu strumieniowego, a co za tym idzie, pogoda. Podgrzana jonosfera działa na prąd strumieniowy niczym gigantyczna tama, zmieniając jego bieg. Prąd strumieniowy biegnie 15 km nad Ziemią z prędkością 480 km na godzinę. Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale.
Od nowego roku mają wzrosnąć ceny prądu elektrycznego i nie byłoby w tym nic, drodzy Państwo, strasznego i dziwnego, gdyby ten wzrost podwyżek cen prądu elektrycznego był naturalny. On naturalny nie jest. Jest spowodowany, i to jest podawane przez media, prasę, ocieplenie klimatu. A to z kolei powoduje, że elektrownie, które w Polsce produkują głównie prąd elektryczny z węgla, muszą zapłacić. Muszą zapłacić za prawo emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Krokodyle łzy wylewane przez Platformę Obywatelską i tak zwaną pseudo-opozycję, drodzy Państwo, są hipokryzją, dlatego że to właśnie rząd były Donalda Tuska podpisał tak zwany pakiet klimatyczny, który zobowiązał Polskę w określonym czasie do wdrożenia zawartych w tym pakiecie ustaleń. A tymi ustaleniami było właśnie wykupywanie limitów do emisji dwutlenku węgla. Tak więc Platforma Obywatelska, drodzy Państwo, zrobiłaby to samo, co zrobił PiS, czyli podwyższyłby po prostu ceny prądu elektrycznego. I w tym właśnie jest hipokryzja. Pytanie do Was, czy jeżeli my i inne kraje, które się na to zgodziły, będą płacić za prawo emisji dwutlenku węgla pieniądze, to Pan Bóg, drodzy Państwo, wstrzyma ocieplenie klimatu. Czy te pieniądze zostaną zebrane i przekazane do nieba, do Pana Boga? Otóż do Pana Boga nie zostaną przekazane. Zostaną przekazane, drodzy Państwo, i o tym telewizja nie informuje, o tym też nie informuje radio, generalnie media, dlatego że media są w ręku tych korporacji, które są zrzeszone w tej organizacji, którą nazywamy City. Proszę zwrócić uwagę, że obecny w nowym rządzie po wyborach minister finansów Tadeusz Kościński, Żyd z pochodzenia, jest bankierem, który pracował w Londynie City. Podobnie jak Jacek Rostowski, też Żyd, który przyjechał tutaj z City. Czyli polityka finansowa rządu PiSu jest polityką taką samą, jak prowadziła Platforma Obywatelska, czyli polityką wykonywania poleceń z Centrum Światowej Finansjery City. Jak ktoś nie wie, to ceny złota, srebra, metali kolorowych, miedzi, kakao, a także kursy walut są ustalane właśnie w City. Bank Fed należy do korporacji City. Jest taką filią za oceanem. Taką samą filią jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Klub Bilderberg, drodzy Państwo, czy Amerykańska Komisja Trójstronna. Ten tak tajemniczo ogłaszany rząd światowy to jest właśnie City. City jest właśnie rządem światowym, na czele którego stoi tajemnicza korporacja Rothschild, której właścicielami są najbogatsze rody XIX-wiecznej Europy. Właściciele tych księstw na terenie Niemiec, drodzy Państwo, które wtedy nazywały się Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, oraz angielska rodzina królewska, która zapewnia eksterytorialność City. I tam pracuje dużo Żydów, dlatego też może powstać obraz, że to jest jakoby własność żydowska. Nie jest to własność żydowska, nigdy nie była i nigdy nie będzie, dlatego że przez całą erę odkryć geograficznych właśnie to angielskie rody arystokratyczne trzymały, drodzy Państwo, w swoim ręku kapitał i trzymały w swoim ręku City. A od 1688 roku
City jest zarządzane przez niemiecką rodzinę królewską, ponieważ książę Hanoweru napadł zbrojnie z 2000 piratów na Wielką Brytanię i po prostu przejął tron Wielkiej Brytanii, usuwając szkockiego króla Jakuba Stuarta. Tak więc widzimy nasze powiązania z Londynem, oprócz Tadeusza Kościńskiego, Jacka Rostowskiego, macie stamtąd w Platformie Obywatelskiej Radosława Sikorskiego, który jest szefem klubu Bilderberg. Ja teraz może nie będę omawiał powiązań międzynarodowych, tylko skupię się na tym ociepleniu klimatu. Otóż, drodzy Państwo, są dwie teorie, że klimat się ociepla i klimat się nie ociepla. Jednak na Antarktydzie i Arktyce lód nie topnieje. Wręcz przeciwnie, jest to ukrywane, ale masa lodowa tam przyrasta. Tak więc trudno mówić o globalnym ociepleniu. Jednak na własnym przykładzie, tutaj z Polski, trzeba stwierdzić, że lata mamy zimne, a zimy mamy ciepłe. Ja jeszcze sam pamiętam, jak małe dziecko musiałem chować się w lesie, drodzy Państwo, bo spadały kulki gradu wielkości jajka przepiórki. A w tej chwili nie ma śniegu. Istnieją technologie, które są powszechnie stosowane, dzięki którym jest możliwa manipulacja klimatem. I to w tej chwili Wam przedstawię. Natomiast te pieniądze, które Polska ma odprowadzić z tytułu emisji właśnie dwutlenku węgla, mają trafić do City i rząd nie informuje, na co te pieniądze zostaną przez banki City, z których pochodzi Tadeusz Kościński, Radosław Sikorski, a w ogóle Polska jest kolonią Wielkiej Brytanii, bo oni korumpują od wielu, wielu lat nasze władze. Ja tylko przypomnę, Aleksander Kwaśniewski, pracownik Goldman Sachs City, tak? Anna Gronkiewicz-Waltz, pracownik Narodowego Banku Polskiego i później pracownik City. Kazimierz Marcinkiewicz, pracownik, były premier, pracownik banków City w Londynie. No, Jacek Rostowski, Tadeusz Kościński i wiele, wiele innych osób mniej znanych. W każdym razie Narodowy Bank Polski jest własnością korporacji Rothschild. 40% udziałów, 30% udziałów Skarb Państwa, a drugie 30% nie wiadomo kto. Czyżby tak jak mennica, która bije monety, została po prostu sprzedana dla naszych ubeków, oficerów służb specjalnych, którzy za rządów Platformy Obywatelskiej wyprowadzili 400 miliardów złotych, ówczesna wartość 110 miliardów dolarów i jak widzimy, Mateusz Morawiecki nawet palcem w bucie nie drgnął, ani policja, ani nikt. On po prostu zabezpiecza interesy swoich kamratów z ubecji. Nie jest to nasz rząd, może on jest troszeczkę lepszy od PO, ale na pewno nie jest to rząd reprezentujący nasze interesy. Artykuł. Australijski senator ogłosił, że globalne ocieplenie to oszustwo wymyślone na potrzeby utworzenia światowego rządu, czyli tak zwanego NWO. Nowy australijski senator Malcolm Roberts z nacjonalistycznej antyimigracyjnej partii One Nation powiedział, że przez niemal 10 lat badał korupcję wśród naukowców zajmujących się klimatologią. Zgodnie z jego słowami, globalne ocieplenie, które rzekomo zostało spowodowane działalnością człowieka, to globalny spisek utworzony przez bankierów dążących do ustanowienia jednego światowego rządu. Jeżeli mówimy o bankierach, mamy na myśli właśnie City London Corporation, czyli Światowe Centrum Finansów, znajdujące się w Londynie, o którym Wam mówiłem, a które nadaje się na oddzielny wykład. Malcolm Roberts od lat wskazuje, że człowiek wcale nie jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne. Tym razem powiedział, że przed kamerami
jako senator Australii i potępił rząd za jego udział w międzynarodowym spisku przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wykonałem wiele badań w sprawie ziemskiego klimatu. Przyjrzałem się agencjom, które rozprzestrzeniały naukę o klimacie. Zacząłem uzyskiwać informacje na temat Organizacja do Spraw Badań Naukowych i Przemysłowych Związku Australijskiego i Biura Meteorologii. To doprowadziło mnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, która to napędza. Potem zacząłem monitorować przepływ pieniędzy. Przepływ pieniędzy jest najważniejszy, dlatego że właśnie te opłaty za emisję gdzieś pójdą. W 2013 roku Roberts napisał raport Climate of Deception or First Step to Freedom. Opisał w nim, że stwierdzenia organizacji IPCC, według których działalność człowieka jest rzekomo odpowiedzialna za efekt cieplarniany, są częścią ONZ-owskiej Agendy 21. Dokument wskazuje na międzynarodową klikę bankierów, która wywiera ogromne wpływy na wydarzenia na świecie. Według Robertsa system rezerwy federalnej USA i Bank Anglii to prywatne kontrolowane korporacje, natomiast ich właściciele chcą handlować węglem w gospodarce światowej, aby generować pieniądze i poszerzać swoją kontrolę. Jeśli chodzi o zmiany klimatu, sprowadza się to do jednego. Gdzie jest empiryczny dowód, który potwierdzi przyczyny skutki, że produkcja dwutlenku węgla przez człowieka wpływa na globalny klimat? To oczywiste, że nigdzie nie ma takich dowodów, ani jednego. Senator powiedział, że CSIRO i Australijskie Biuro Meteorologii nie są już zaangażowane w naukę, gdyż ich praca w żaden sposób nie wspiera klimatologii. Malcolm Roberts domagał się, aby rząd przeprowadził śledztwo w sprawie tych organizacji. Drodzy Państwo, klimat na Ziemi od czasów powstania naszej planety na pewno się ochładza. Mieliśmy erę dinozaurów, mieliśmy erę ogromnych drzew sekwoi, erę ogromnych drzew paprotników. Klimat w tamtym okresie czasu 50 stopni, 45 stopni średnia i to wszystko było ogromne. I zwierzęta były ogromne, i ogromne były drzewa. Od tamtego czasu klimat cały czas zaczął się oziębiać. Jest to też związane z tym, że po prostu klimat na Ziemi zależy od wybuchów na Słońcu termojądrowych, gdzie spalany jest, drodzy Państwo, hel i zamieniany w wodór w wyniku reakcji termojądrowych. I tego helu w wyniku tych wybuchów ilość się zmniejsza, co powoduje, że po prostu jakby w piecu się wypalał, drodzy Państwo, węgiel czy paliwo. I dla tych wszystkich pozostałych planet, które krążą dookoła Słońca, tej energii jest mniej. Dlatego klimat na Ziemi się oziębia, ochładza, a nie odwrotnie. Ale dostarczę teraz Wam materiały, które sobie obejrzycie i w linku w opisie filmu macie linki do tych filmów w internecie w całości. A moja dobra rada, ponieważ będzie podwyżka cen, związana z podwyżką cen prądu, kupcie jakieś zapasy, jakieś rzeczy, które mieliście kupić w przyszłym roku. Teraz po prostu są tańsze. Jeżeli mieliście kupić telewizor, to teraz kupcie jakieś proszki do prania, no jakąś odzież, jakieś buty, coś, co mieliście zaplanowane, bo podwyżka cen prądu dla zakładów produkujących towary, na przykład o 40%, może spowodować podwyżkę cen towarów o 40%, więc jeżeli teraz przed nowym rokiem coś kupicie, to kupicie taniej. Mamy jeszcze w maju wybory na stanowisko prezydenta Polski i zobaczymy, czy rząd będzie wstrzymywał się z podwyżką cen energii na całego. Czy zacznie z małego poziomu, na przykład o 20%. Będą dwie taryfy. Taryfa dla odbiorców indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. Tutaj cena prądu będzie niższa. Może być 10% podwyżki. Natomiast dla fabryk, zakładów produkcyjnych cena podwyżki za energię elektryczną będzie wyższa i może sięgnąć nawet 40%. Ja przypominam, że od 1 stycznia 2019 roku ta podwyżka miała wejść. I ona
nie weszła realnie, dlatego że o 95% obniżono akcyzę na energię elektryczną. Energia elektryczna u nas i tak jest 3 razy droższa, niż być powinna, bo przypominam, jakie mamy w energii podatki. Opłatę stałą, opłatę zmienną, abonament, coś tam jeszcze i to wszystko się zaokrągla VAT-em. Tak więc cena, oprócz właściwej ceny energii elektrycznej za ten kilowat, w której się mieści akcyza, jeszcze mamy te dodatki z VAT-em. Teraz materiały dotyczące, drodzy Państwo, tego, że są manipulacje klimatem i pogodą na świecie, które widzimy też na polskim niebie, między innymi ja też miałem okazję to zauważyć, ponieważ można zażartować, sypano mi to prosto pod domem na nos. Tak więc nie jest, drodzy Państwo, na wyrost powiedziane, że jeżeli jest ukrywany fakt manipulowania pogodą, nie można tego zestawić ze zjawiskami wynikającymi z natury i stwierdzić faktycznie, jak te sprawy się mają. Dzisiaj na pewno wiemy, że w te wszystkie sprawy z klimatem ręce wsadzają, drodzy Państwo, osoby kontrolujące system sterowania pogodą na świecie, który nazywamy HARP. To jest jego wypowiedź wcześniejsza, jako jeszcze posła, który mówi, że wie, że będzie się tym interesował, będzie próbował dowiedzieć się, a jak został ministrem, to udaje, że nie ma tematu i zajmuje się wywózką drzewa. No ja rozumiem, że to jest ważny temat dla jakiejś gospodarki narodowej, ale ten temat nie powinien przysłaniać istotnych tematów. Jeżeli jakaś tam puszcza, czyli jakieś tam województwo ma jakąś tam klęskę ekonomiczną czy ekologiczną, to dotyczy tylko tego województwa. Natomiast obsypywanie społeczeństwa dotyczy 38 milionów ludzi. Dotyczy całego kraju. I nieraz widzimy, że 5-6 samolotów lata jednocześnie na niebie do południa i po południu, co generuje olbrzymie koszta. I proszę zauważyć, w żadnym dzienniku ustaw nie ma w budżecie Ministerstwa Środowiska opłat na pokrycie tych kosztów lotów tych samolotów nieznakowanych. Czyli innymi słowy, albo istnieją dwa budżety, jeden jawny, którym dyskutuje Sejm, a drugi tajny, który jest tam zupełnie z innych źródeł finansowany, albo też tylko z części tych podatków, albo też jeszcze są jakieś inne dochody, o których nie wiemy i posłowie nie mają pojęcia o tym, ponieważ te samoloty latają, a ktoś musi to opłacać. I proszę zauważyć, mimo że to lata od 2003 roku, a od 2009 zintensyfikowało swoje loty, czyli to już jest w sumie prawie 15 lat, żaden z posłów, żadna partyjka czy partia nie zadaje pytania, skąd to jest. Czyli posłowie mają klapki na oczach, bo żaden się nie zainteresuje tym, co widzi nad swoją głową. Sytuacja, jaka się wytworzyła w naszym kraju, a szczególnie milczenie posłów, zarówno z prawa, jak i z lewa, milczenie rządu w sprawie trwałych smug, nasuwa dwa pytania. Po pierwsze, czy poziom merytoryczny tych ludzi jest tak niski, że oni zupełnie nie zdają sobie sprawy, bo wyszkoleni czy edukowani w latach 80. czy 70. Nie mogli się zapoznać z danym tematem, a teraz siedząc, czy to w ławach poselskich, czy radnych, no nie mają czasu po prostu na to, żeby cokolwiek przeczytać. Jak wiadomo, piśmiennictwo, czytelnictwo w Polsce spadło do ułamka procentu i większość ludzi nawet jednej książki w ciągu roku nie przeczyta. Może być także inny powód, że wygodne życie na takim stanowisku automatycznie
hamuje zadawanie jakichkolwiek pytań. Czyli innymi słowy, taki system korupcjogenny powoduje, że nie wolno zadawać pytań dotyczących niebezpiecznych tematów, bo można stracić dochód stosunkowo łatwy. I to wpływa bezpośrednio na pewne dyrektywy czy postępowania administracji w każdym województwie, a potem w rządzie. Dlaczego na przykład główny inspektor sanitarny zajmuje się rapem na YouTubie, a nie wydaje polecenia sanepidom dokonywania pomiarów aluminium w opadach atmosferycznych? Pytanie bez odpowiedzi. A że aluminium jest jedną z największych neurotoksyn, wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym, że Polska jako kraj straciła możliwości posiadania własnej prasy, własnych mass mediów i rząd, jak Grzegorz Braun go nazywa, warszawskim, realizuje tylko i wyłącznie decyzje czy postanowienia City of London, do świadomości społecznej nie można dostarczyć naukowych dowodów obecnie istniejących. Czyli tak, wszyscy widzą, że latają jakieś dziwne samoloty, sypią na ludzi coś tam, natomiast instytucje rządowe opłacane przez tego podatnika zupełnie się tym nie interesują, wręcz przeciwnie, działają jako bufor, który ma zatrzeć i zamazać ewidentne fizyczne ślady trucia społeczeństwa. Macie chemitralsy, czyli te smugi rozsypywane z samolotów. No niech mi ktoś powie, że to są naturalne smugi. O, popatrzcie, widzicie, jakie wąsy się sypią, czyli wiatraczek pracuje rozsypujący. I ile lotów tutaj było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze. Gdzie taki ruch lotniczy, drodzy Państwo, jest? Co te samoloty wożą? Macie tutaj. Na skos, na kwadrat. Po prostu City London Corporation sypie nad naszymi domami chemitrals i to jest fakt. Rząd tego nie kontroluje, bo współpracuje z wrogiem albo jest zmuszony. To widać, wystarczy popatrzeć. O, macie tutaj powiększenie. To jest smuga, waszym zdaniem, paliwa lotniczego. Widzicie, jakie takie wąsy się do dołu od tej głównej smugi urywają? Takie wąsy, o. To jest właśnie pracujący wiatraczek, rozsypujący po prostu tą substancję. I to jest na pewno nie tylko nielegalne, ale to jest po prostu działalność przestępcza, kryminalna. Tylko naiwni ludzie uważają, że w tym kraju się nic nie dzieje. To jest kraj pod okupacją City London Corporation i to są ich pomysły, które widzicie w tej chwili na niebie. Świeży opad rozproszonych proszków metali, aluminium, oczywiście szkodliwych dla zdrowia przez dłuższy czas. Działają przeciwko nam. Proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnych lotów, żadnych lotnisk. Są, widać tutaj jest akcja rozsypywania nad dużym miastem wschodniej Polski, Białymstokiem, substancji, które powinny być badane przez policję, prokuraturę i te samoloty powinny być wstrzymane, zestrzeliwane normalnie przez obronę przeciwlotniczą.